bardziej celebrujemy chyba 1 września jako pewną tragedię, 1 sierpnia. 15 sierpnia na szczęście stał się świętem Wojska Polskiego, ale tak nie do końca chyba sobie zdajemy sprawę, jak ważny to był dzień w historii Polski, w historii Europy, żeśmy powstrzymali tą nawałę bolszewicką. Chyba pierwszy raz dzisiaj, kiedy otworzyłem gazety, czy Rzeczpospolitą, czy Prawdą, czy Wyborczą, czy nawet tabloidy, zobaczyłem wkładki o Bitwie Warszawskiej. Zobaczyłem rzeczywiście taki bardzo duży nawał informacji, ale to było pierwszy raz i oby to nie było tylko z okazji stulecia tej bitwy. Cieszę się także, że powstały te tablice, które świadczą o tym, że szanujemy sojusze, że szanujemy innych. Nie mówimy, że tylko my Polacy. Mówimy, że Węgrzy, Francuzi, Ormianie, Amerykanie. Bo to może też taka przyszłość zobaczyć, że warto mieć sojusze, tak jak Unia Europejska. Zdecydowanie my nie umiemy się tak bardzo też cieszyć w takie dni. Robić z tego jakieś święto radosne, bo przecież 11 listopada czy 15 sierpnia to są święta radosne, nawet większe niż 3 maja konstytucja, która no niestety była aktem bardzo odważnym, bardzo dobrym, bardzo demokratycznym, ale nie skończyła się dobrze dla Polski. Stąd też taki dla nas wniosek, umiejmy się cieszyć, umiejmy przekazywać młodemu pokoleniu tą radość, bo to jest radość wielka, to co nam się udało zrobić. Może do tych dat jeszcze powinien dojść 4 czerwca, okrągły stół, kiedy udało się no po raz pierwszy bezkrwawo pokonać wielką plagę, którą był komunizm.